z łódzkim rynkiem hurtowym z Jastowa. Dziś w Agroekspresie relacja ze święta kupca. To nie był dobry rok, ale najważniejsze, że udało się przetrwać, mówią handlowcy. Jak co roku nagradzano najlepszych. Święto kupca zbiegło się też ze stuleciem działania Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców. Za poświęcenie i swoją pracę na rzecz kupiectwa uhonorowano m.in. pana Jana Nazarskiego. Aż trudno uwierzyć, ale jest kupcem już od 66 lat. Wiele zmian następuje, które prawda, trzeba rozwiązywać na bieżąco. I w związku z tym można uznać, że raczej było ciężko. Oczekujemy, że będą lepiej sprawy załatwiane, czy to sprawy podatkowe, czy administracyjne. Czyli cały czas czekacie na ułatwienia. I w związku z tym prawda, liczymy na te zmiany, które się mówi, a nie robi na razie. No to więc chcielibyśmy, żeby to się zmieniło na dobre. Jaki będzie przyszły rok? Mam nadzieję, że lepszy od tego, który minął, a gorszy od następnego, który po nim nastąpi. Są jakieś symptomy w gospodarce? Podobno się jakiś tam ruch w gospodarce na plus zrobił, także no, wierzmy, że tak będzie, że rzeczywiście więcej tego grosza będzie na rynku i że klienci będą nas odwiedzać. Zawsze to, o czym mówią analitycy, do zwykłego Kowalskiego dociera później, czyli czekamy dalej. Czekamy dalej. No, mamy nadzieję, że święta będą dobre i że po nowym roku też będzie optymistycznie. Rok 2013 nie był najlepszym rokiem dla środowiska kupieckiego, raczej trudne zmiany, jeśli chodzi o fiskalizację kas i wiele przepisów, które niestety nie ułatwiają kupcom pracy, a wręcz utrudniają. Oczekiwalibyśmy w 2014, żeby nasi prowadzący, nasze państwo, żeby lepiej dla nas ustalali przepisy, żeby nam się łatwiej pracowało. Wiadomo, że tak naprawdę ten mały i średni przedsiębiorca utrzymuje naszą gospodarkę. Minister Szczurek, który lada moment obejmie urząd, zapowiedział, że już pora, aby mało przyjazną ordynację podatkową uchylić i zastąpić ją przyjaznymi regulacjami dla podatników. Bardzo mnie ta informacja ucieszyła. W Łódzkiem działają setki rynków i targowisk. Wokół nich powstało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Te malutkie firmy i te firmy rodzinne są solą ziemi. 99,8% wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce to są właśnie firmy mikro, małe i średnie. I to one wypracowują najwięcej dochodu. W mieście powstają nowe centra kupieckie z lepszymi warunkami do handlu i obsługi klientów. Kupcy w Łodzi zainwestowali w ciągu ostatnich kilku lat właśnie w takie centra ponad 80 milionów złotych. Dla branży z roku na rok jest coraz gorzej. Ekspansja marketów i wszelkich sieci handlowych dla indywidualnych kupców jest bardzo groźna. Nie umiemy temu sprostać. Skonsolidowaliśmy się. Mam nadzieję, że wypracujemy jakieś wspólne kierunki. Liczymy na przychylność władz miasta w tej sprawie, bo jeżeli oddamy się regułom gry rynkowej, nie jesteśmy w stanie sprostać, nie damy rady. Dyskonty drenują rynek, dyskonty nie zaopatrują się u lokalnych producentów. Jest to w ogóle, ja uważam, jest to zjawisko groźne dla gospodarki narodowej w skali kraju. Targowiska tutaj gro kupców w tej chwili jest targowisk. Targowiska są taką enklawą, która bierze produkty, wyroby od lokalnych producentów z lokalnego rynku. Sieci są na całym świecie, ale miód tańszy jest z Chin, gdzie jest 30% zawartość wody, a nasz polski producent, pszczelarz, nie ma gdzie sprzedać, jeżeli nie będzie targowisk. Kupcy to jest ogromna rzesza łodzian i również ludzi mieszkających na terenie całego województwa, także są to bardzo ważni przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, właśnie ci, którzy tak naprawdę napędzają gospodarkę. My ze swej strony już parę takich kroków poczyniliśmy, jak choćby ostatnio zarządzenie, które pani prezydent przyjęła, związane z remontami dróg.
Ustaliliśmy, że w sąsiedztwie remontowanych dróg, te targowiska, które tam się znajdują, kupcy będą mogli występować o obniżenie stawki czynszu najmu. Przygotowujemy również plany miejscowe, ponieważ tak się umówiliśmy z kupcami, że tam, gdzie powstaną plany miejscowe, na tych terenach, jeśli znajdują się duże targowiska, wówczas będziemy mogli przystąpić do rozmów z kupcami, rozmów związanych ze sprzedażą tych gruntów, o co wiem, że kupcy już od lat zabiegają. Łódź w budowie, to daje wam trochę w kość? Jeśli chodzi o obroty, troszeczkę spadły. Natomiast muszę przyznać szczerze, że miasto elegancko się zachowało w stosunku do kupców, obniżając za miesiąc lipiec czynsz w wysokości 50%. Porównując rok do roku, no niestety obroty spadły. Święta przed nami jeszcze. Będzie szansa odrobić trochę te straty? No mam nadzieję. No, mam nadzieję, że się uda. Mieszczanie potrafili wywołać parę rewolucji w historii światowej. Nie mówię o tym, że mamy z tym do czynienia dzisiaj w mieście, ale faktycznie trzeba z nimi rozmawiać poważnie, trzeba z nimi rozmawiać o konkretach. Oni cały czas działają pod presją, pojawiły się zupełnie inne warunki działania. Doceniam to, co robią, doceniam to, że tworzą miejsca pracy i tych miejsc pracy naprawdę tworzą sporo i rozumiem także ich potrzeby. Czy w jakiś sposób jesteście w stanie jeszcze bardziej im pomagać niż do tej pory? No, na razie zainwestowaliśmy sporo w infrastrukturę. Myślę, że targowiska w Łodzi zaczynają wyglądać, czy wyglądają już w sposób cywilizowany. Na rynku rozpoczęła się w tym roku budowa klastra, który ma kreować markę łódzkie oraz podnosić jakość produktów spożywczych. Zdecydowanie liczymy na tą inwestycję. Ona ma poprawić właśnie naszą pozycję właśnie rynkową. Chcemy wprowadzić nasze produkty oznaczone. Chcemy popracować nad marką regionalną, nad produktami regionalnymi. To nam się wszystko przyda. Te nowe obiekty przysporzą nam, myślę, dodatniego dochodu. Kiedy ten klaster owocowo-warzywny rusza? Najprawdopodobniej po skończeniu całości, czyli w 2015, ale od przyszłego roku rozpoczniemy już pewne działania, które będą przygotowane do tego programu, wdrożenia tego klastra owocowo-warzywnego. Bo przecież i przedsiębiorcy do niego muszą się przyzwyczaić i producenci. Bez tych podmiotów to trudno by było realizację tego klastra. I bez funduszy z Unii Europejskiej? Oczywiście, no zdecydowanie. Finanse są bardzo ważne, wiadomo. Bez tego byśmy nie przygotowali i obiektów, i sprzętu, i oczywiście całego oprogramowania tego systemu. Powstające nowe markety dają o sobie znać coraz bardziej. Sieci dyskontów podobno zagrażają nie tylko kupcom, ale także i hipermarketom. Tak, bo powstają już w tej chwili stricte w osiedlach, czyli blisko, jak to się mówi, domu, tam gdzie byli mniejsi operatorzy, kupcy, i powoduje to, że ten klient przechodzi do tych mniejszych marketów. To znów musicie być elastyczni. No musimy być elastyczni i trzeba przyjąć jakąś strategię na przyszłość, bardziej się skonsolidować, bardziej połączyć. Uważam, że powinno się wypromować jednolitą ofertę poprzez większe jakby scalenie wszystkich stowarzyszeń kupieckich. A działacie razem? Rzeczywiście rynki jakoś między sobą też próbują tą współpracę organizować? No tak, jest porozumienie, które już żeśmy zawiązali w zeszłym roku i więcej jak gdyby informacji przepływa, więcej rozmów, więcej tych problemów jest w szerszym gronie rozpatrywanych, także kwestia tylko tego, żeby się jeszcze bardziej złączyć, jeszcze bardziej skonsolidować. Tym, co w ciągu tego roku jest dla mnie bardziej wartościowe, to to, że kupcy nie tylko nauczyli się działać razem, ale zaczynają znajdować w tym dużą przyjemność. Dlatego, że są wyniki. Wspólne zakupy, wspólne promocje, działania promocyjne, to zaczyna przynosić efekty. Działamy trochę jak sieć. No oczywiście, że sieci mniejsze i większe mają nieporównanie mocniejszą pozycję niż środowisko kupieckie. My mamy ze sobą trochę więcej niż dwie dekady nauki kapitalizmu. Bardzo wiele mieliśmy potknięć na tej drodze,
ale ci, którzy przetrwali te dwie dekady, to jest najlepszy gatunek biznesu. Jak już mówiłem, zawsze to będę powtarzał. Biznes, który jest związany, wręcz wrośnięty korzeniami w taki region, w takie miejsce jak Łódź, region łódzki, to jest biznesowo najbardziej wartościowy gatunek człowieka, dlatego że on po prostu nie ogląda się na nic, tylko pomnaża swój majątek. A jak go pomnaża, to oczywiście co roku i budżet, i partnerzy, przedsiębiorcy na tym po prostu zyskują. Już wiemy, że na łódzkich rynkach nie było łatwo, ale to były bardziej rynki detaliczne. A jak w branży rynków hurtowych? No trzymamy się. Nasza pozycja jest stała i stabilna. I nasze działania zmierzają do tego, aby tą pozycję utrzymać. Warszawa, Łódź, Wrocław to są takie najprężniejsze aglomeracje, gdzie rzeczywiście handel hurtowy warzywami, owocami jest znaczący, a inne miasta troszeczkę mniej sprzedają tych produktów. Troszeczkę mniejsze jest popyt i podaż rzeczywiście. Dziś u nas jeszcze tylko ceny płodów rolnych, a za tydzień o koszyku towarów, które przydadzą się niemal każdej gospodyni w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Łódzkim Rynkiem Hurtowym Zjazdowa.